Marta Gogułowa, witam Państwa serdecznie i zapraszam na najświeższe informacje o pogodzie. Jutro prawie w całej Polsce pogodę kształtował będzie pogodny obszar podwyższonego ciśnienia, rozciągający się od Wyżu Rosyjskiego po Wyż Sycylijski. Tylko na południowym wschodzie będzie pogodę psuć końcówka odchodzącego frontu atmosferycznego związanego z niżem bałkańskim. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze iberyjskie i śródziemnomorskie. Co to oznacza? Oznacza to, że jutro większa część kraju będzie z piękną wyżową aurą. Tylko na krańcach południowych za sprawą frontu musimy liczyć się ze zmienną aurą. I tu mogą przechodzić pojedyncze burze. Temperatury wszędzie iście letnie od 27-26 do nawet 33 stopni. Z początkiem nocy w naszym regionie na niebie będzie jeszcze sporo chmur i miejscami pojawiać się będą zanikające przelotne opady deszczu i wygasające burze. Około północy pogoda się poprawi. Będzie to ciepła noc, prawie wszędzie 17 stopni. Do południa na Lubelszczyźnie dominować będzie prawie bezchmurne niebo. Po południu pogodna aura nas nie opuści, słońca będzie pod dostatkiem. No i będzie bardzo ciepło, wręcz upalnie. Temperatura powędruje szybko do góry i osiągnie nawet 30 stopni. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr, a wartość ciśnienia będzie się nieznacznie wahać. W południu osiągnie wartość 1021 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne korzystnie będą na nas wpływać, ale tylko do południa, później wraz. Większe zmęczenie i obniżenie koncentracji. Kolejne dni lipca wytchnienia nam nie przyniosą. Będzie gorąco, a wręcz upalnie. I tak będzie do końca tygodnia. Będą to na ogół ładne i słoneczne dni, ale musimy liczyć się, że tak wysokie temperatury będą sprzyjać powstawaniu komórek burzowych. No i w wielu miejscach w poszczególne dni te zjawiska będą wręcz niebezpieczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.